Witam was, kochani. Tak jak się wcześniej rano przedstawiałem, mam na imię Zdzisław, na nazwisko Michajów. Mieszkam w Szczecinie, tam się urodziłem, tam się wychowałem. Jest to moje ukochane miasto. Kocham swoje miasto. Aczkolwiek jest jeszcze jedno, które takie bardzo mi w sercu zawsze zapada. Jest to Kraków, do którego bardzo, bardzo często staram się, jak tylko mogę, wracać. Ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem powiedzieć tak, jak brat Leon powiedział o tym, co się wydarzyło w moim życiu, co tak naprawdę Chrystus zdziałał w człowieku, który nie wierzył. Człowieku, dla którego Bóg w ogóle nie istniał. Była to martwa rzecz, martwa tradycja, która odbywała się dwa razy do roku, na Wielkanoc i na Boże Narodzenie, gdzie można było dać prezent i przy okazji się zabawić. No cóż, moje życie polegało głównie na zaspokajaniu własnych potrzeb, zabawy. Od wczesnych lat młodości, od nastolatka zaczynałem brać z życia, ile się dało. Zaczynałem brać te rzeczy niedobre. Zacząłem brać rzeczy złe, które przynosiły tak naprawdę zły owoc w moim życiu. Zacząłem od lat nastoletnich, zacząłem po prostu pić. Alkohol był tą rzeczą, która na początku była rzeczą fajną, zabawną, przyjemną, miłą. Tak jak słyszeliśmy wcześniej, na wcześniejszym nauczaniu, że jest to podstępne. To jest podstępny wróg, który wchodzi w życie nasze powoli, nie wchodzi ordynarnie od razu, żeby nas nie wystraszyć. Żebyśmy się nie zrazili, żebyśmy poczuli, że to jest takie fajne, miłe. Przecież to jest pójść na zabawę, wypić, zabawić się. Człowiek robi się jak guma, elegancko, wygodnie, bezstresowo. Przecież to jest coś przyjemnego. Wiecie, to jest właśnie to, że szatan, używając tego, zaczyna wprowadzać destrukcję do naszego życia. Wiecie, jesteśmy pokoleniem, w większości widzę starszym, to wiemy, czym są sidła, czym są wnyki rozkładane w lesie. Wiecie, sidła łapią zwierzynę, często od razu zabijając ją lub raniąc mocno, odcinając kończyny, ale ta zwierzyna gdzieś tam, jak jej odetnie, to jeszcze ma szansę przeżyć i ucieknie. Ale jak wpadnie we wnyki, to już jest gorzej. Wiecie, jest to pętla stalowa z drutu, z różnych rzeczy. I im ta zwierzyna, jak już wpadnie w tą wnykę, im bardziej się szamocze, tym bardziej ona się zaciska na nim, powodując coraz większe. I wiecie, i te sidła szatana, które zakłada na nas właśnie przez coś takiego, przez różne rzeczy w naszym życiu, przez pornografię, alkoholizm, narkomanię, te wszystkie złe rzeczy, które pochodzą od niego, to są właśnie takie szatańskie sidła, szatańskie wnyki, które zaciskając się na nas, dając nam na początku pozór czegoś fajnego, czegoś miłego, powoduje śmierć i destrukcję w naszym życiu. Zacząłem brać z tego garściami od lat nastoletnich. Jestem wykształconym dekarzem, blacharzem, dobrym zawodem. To był atut taki, który mi dawał możliwości zarobienia dobrych pieniędzy, dużo, łatwo, szybko i szybko i łatwo wydawać je. No i nie było, że nie było. Jak nie było, to się poszło, zarobiło. Nie było problemu żadnego. Wiecie, i to trwało od lat nastoletnich do 43 roku mojego życia. Zajęło to naprawdę dosyć dużo mojego czasu, mojego życia. Połowę mojego życia tak naprawdę poszło w kanał. Zostało zniszczone, zostało zdeptane. Tak naprawdę przeze mnie samego, gdzie wpadłem w te sidła, nie wiedząc tego. Chociaż miałem przykład w moim życiu z mojego ojca, który też był alkoholikiem, który zostawił nas, odszedł od naszej rodziny. Widziałem tą destrukcję w życiu i tak jak wcześniej pastor mówił, patrząc na to, mówię, ja w życiu tak nie będę żył. Nie, jak ja założę rodzinę, będę wzorowym ojcem, będę miał dzieci, będę ich wychowywał najlepiej jak potrafię. To było pragnienie mojego serca, uwierzcie mi, to było szczere. Że ja chciałem swoim dzieciom dać jak najlepiej. I większość z nas, która tu siedzi, która miała z tym problem, na pewno takie same przemyślenia miała.
że chciało jak najlepiej. Ale większości z nas nie wyszło. Większości z nas nie wyszło. Wpadliśmy w te wnyki. Zaczęliśmy się pętlić. Nie wychodziło. Pamiętam nie raz, jak się nad łóżeczkiem dziecka pochylałem, mówiłem przy jakichś tam noworocznych postanowieniach: synu, ale to już będzie naprawdę ostatni raz. Ja już więcej nie będę, tylko ten Sylwester się skończy. I już będzie, bo już koniec. Ja już nie chcę, bo ja widzę, że to coś złego w moim życiu się zaczyna dziać. Zaczynam tracić kontrolę nad tym, co robię, co się wydarza. Wiecie, i często Sylwester trwał miesiąc, dwa, trzy miesiące. To był Sylwester, który trwał dosyć długo. I taki Sylwester w moim życiu, tak jak mówię, trwał kilkadziesiąt lat. Dochodziłem do momentu, gdzie zacząłem z domu wynosić, sprzedawać. Chciało się pić, już nie było, już coraz z pracą, coraz trudniej było, no bo co z tego, że złota rynku wszędzie mnie z otwartymi ramionami przyjmowali, ale traciłem tą pracę dość szybko. Bo jak zaczynałem pić, no to ciągi szły tygodniowe. To nie było, że ja sobie dzień wypiłem i było po kłopocie, jak siadałem, to mnie tydzień nie było w pracy. Wtedy jeszcze nie było telefonów, nie było możliwości zadzwonienia, wracało się po tygodniu, po dwóch. No nie, no sorry, panie Dziśku, no ale... No. To, że pan umiesz, to nie znaczy, ale ma większe straty, niż pan przynosić mi zysków. Do widzenia, dziękuję. Wiecie, i to coraz bardziej mnie przyciskało. Ja wiedziałem w wieku już 25 lat, że ja mam problem. Że sobie z tym życiem już nie radzę. Że z tym nałogiem, który w moim życiu jest, jest coś nie tak. Zacząłem szukać pomocy u lekarzy. Zacząłem brać tabletki. Zacząłem robić sobie zastrzyki. Zacząłem robić wszystkie rzeczy dostępne, jakie były. Zacząłem chodzić na grupy AOS-kie, na meetingi. Wow. Wiecie, zatrzymywało to mnie na jakiś tam okres paru miesięcy. Do czasu, kiedy powiedzmy przestanę brać tabletki. Do czasu, kiedy zastrzyk się skończy. Pamiętam jedną taką sytuację, jak w jednym z momentów, kiedy byłem po zastrzyku, i odliczałem, jak w wojsku fala. To jeszcze 2 tygodnie. To jeszcze 7 dni. Bo ten strach gdzieś tam był, że może coś się wydarzyć. Przecież boi się utraty tego życia. Gdzieś tam było. No bo kobieta, czwórka dzieci, co ona zrobi, jak mnie zabraknie? Gdzieś to siedziało w głębi jeszcze we mnie. Ale drugi było coś mocniejszego. Odliczanie, fala. Bach, bach. Jeden dzień. Ja akurat skończyłem pracę. Byliśmy w delegacji w Świnoujściu. Chłopaków rozpuściłem do domu. Dobra, to wyjedźcie. A jakby się o mnie pytali, to ja miałem jeszcze coś do załatwienia. Zostałem sam na wynajętym mieszkaniu. Wróciłem po tygodniu później. Możecie się domyślić, gdzie pierwsze kroki skierowałem. Od razu do sklepu, zapas i przez tydzień czasu siedziałem w domu, tylko wchodziłem do sklepu i łoiłem. Piłem na umór, bo się skończyło. To była destrukcja niesamowita. Ja piłem, jak tu wcześniej brat mówił, wymiotowałem, piłem, bo musiałem, wymiotowałem, piłem. No nie miało znaczenia, ja musiałem. Wiecie, po tych kilkudziesięciu latach takiej destrukcji, no co się może wydarzyć? No, kobieta, z którą żyłem, no, miała mnie dosyć. Ja, no sorry stary. Zostaw nas, bo ja już nie chcę tego. Wiecie, to, że my zabijamy, kaleczymy siebie, to jest jedna rzecz. Ale nasi bliscy, często dzieci, współmałżonkowie, cierpią razem z nami. Cierpią tak samo. Odbija się to na ich psychice. Powiedziała dosyć, ja nie chcę. Wyrzuciła mnie z domu. Wiecie, cios był dla mnie, nie spodziewałem się tego. No ale co? Ciągle na własnych możliwościach opierając się jeszcze, i tak sobie jeszcze dam radę. Poradzę sobie. Ale nie radziłem sobie. Nie radziłem sobie. Ale i w tym momencie jakby rozpamiętując to, widzę już jakby Bożą rękę na tym, że już Bóg zaczął coś działać. Postawił na mojej drodze moją obecną żonę. Anię. Poznaliśmy się, zamieszkaliśmy razem. Przez jakiś czas było naprawdę fajnie. Znaczy dzisiaj też jest fajnie, cudownie. Mam wspaniałą, kochaną żonę, najpiękniejszą, najlepszą na świecie. Ale
rozumiecie, o co mi chodzi. Było fajnie, było dobrze. Wstrzymywałem się z jakimiś takimi ciągami, żeby, no, bo to młoda dziewczyna, niedawno poznana, no to trzeba było się pokazać trochę z lepszej strony, żeby się nie wystraszyła, nie? Ania zaszła w ciążę, urodziła nam się córka. Ola skończyła w tej chwili 14 lat. Ładna, wysoka, piękna dziewczyna. Ale jak już się Ola urodziła, jak już, wiecie, łapie się taki grunt pod nogami, taką pewność, no to teraz już mam następną, nie wiem, nie myślałem tak, ale tak to wyglądało. No to już mogę zacząć z powrotem te swoje życie dalej prowadzić. I zaczęło się od nowa, zaczęły się znowu ciągi. Ja nie wiem, skąd ona miała siły, że wytrzymała ze mną. Dziewczyna ma 1,64 m, czy coś koło tego. Ja widać, jaki jestem. Ona mnie potrafiła przez pół miasta na plecach ciągnąć do domu pijanego. Wiecie, determinacja jej jest niesamowita. To była niesamowita rzecz, jaką ona siłę miała, żeby mnie po prostu, jej miłość taka potężna, że potrafiła mnie do domu przez pół miasta zaciągnąć, przyjść po mnie, zabrać i żeby mi się nic nie stało. Zacząłem poznawać ich dziadków. Jej dziadkowie opiekowali się naszą córką. Rodzice przyjeżdżali odbierać naszą Olę. Ja pracowałem, ale... I dziadkowie zaczęli mi zwiastować. Się okazało, że to są chrześcijanie. Zaczęli mi mówić o Jezusie, o Bogu. Zapytałem, patrzałem na nich jak na jakichś dziwolągów. Mówię, jakiego Boga? Co wy mówicie? No Kościół jest. No to Kościół, ale co? Bóg, jak i Jezus. Co wy chcecie ode mnie? Wiecie, wręcz zaczęło we mnie budować się taka nienawiść do tych ludzi, bo oni, kiedy nie przyszedłem do nich do domu, to ciągle Jezus, ciągle Bóg. Śpiewają mojej córce jakieś piosenki. Mi się to wcale nie podobało. Mówię, co jest? Co wy mi tu dziecko psujecie? Zabierałem dzieciaka, wracałem do domu. Oczywiście zanim Ania wróciła z pracy, to zapas do sklepu. Kilka razy nie mogła się w ogóle do domu dostać, bo tak się upiłem, że nie miałem siły, żeby jej drzwi nawet otworzyć. Sąsiad przez okno wchodził. Na 7 piętrze, żeby mógł wejść do mieszkania. Dziecko w łóżeczku siedziało, nie spało, płakało, a ja pijany spałem na kanapie. Są to te niefajne rzeczy, które się wydarzały, złe, niedobre. Destrukcyjne, na które po prostu nie miałem wpływu. Nie miałem kompletnie wpływu na to. Nie miałem siły z tym walczyć, bo kiedy walczyłem, ciągle upadałem, ciągle przegrywałem. To moja walka polegała na tym, że ciągle upadałem, ciągle dostawałem w łeb, ciągle było ze mną coś nie tak. Wiecie, poczucie winy przychodziło, przychodziła próba samobójcza, chciałem się pod samochód rzucić. No mnie najstarszy syn wyciągnął z tego. Złapał mnie przed przejściem, żeby mnie rzucił się pod auto. Wiecie, różne rzeczy. Alkohol zabrał mi ojca. Zabrał mi brata, ale to nie miało nic dla mnie żadnego znaczenia, bo ja ciągle wierzyłem, że no tak, oni słabi byli, oni sobie nie poradzili, ale ja jestem silny, zdrowy mężczyzna, ja sobie dam radę. Wiecie, to ciągłe poczucie mocy, siły własnej, że przepchnę i... A jest taki chwilowy problem, ale ten chwilowy problem już nie był chwilowym problemem, to już był problem, który... To był ostatni gwizdek tak naprawdę. To już był ostatni gwizdek, bo mój ostatni ciąg trwał jakieś 4 lata. Bez przerwy. Drobne kradzieże, bo zaczynało pieniędzy brakować. To jak mi żona zostawiała na zakupy, no to w sklepie coś ukradłem, żeby zaoszczędzić, żeby pójść sobie coś kupić. Przerzuciłem się wtedy nie na wódkę, a na wino, bo było tańsze. No musiałem czymś ten swój głód zaspokoić, to pragnienie. Moje, bo nie mogłem inaczej, nie wyobrażałem dnia bez pójścia do sklepu monopolowego, najpierw z dzieckiem za rękę kupić, w bramie wypić ćwiartkę, drugą wlać do butelki coli, żeby nikt nie widział i dopiero pójść dalej. Bałem się z domu wychodzić. Lęki. To już był tak jak mówię, to był ostatni gwizdek mojego życia. Wiecie, ale Bóg jest na tyle wspaniały, że On używa różnych sposobów. Do dzisiaj, jak opowiadam tą historię, to się trochę śmieję, no, bo jest to coś wesołego, bo Bóg użył okularów mojej żony. Ania jest krótkowidzem, ma -5.
I któregoś dnia na wynajętym mieszkaniu ona pracowała w tym czasie w sklepie. Ma nawyk. Jak przychodzi, ona blisko widzi, ściąga okulary, odkłada je tam w mieszkaniach, coś robi, obrabia, myje sobie coś, to nie potrzebuje tych okularów. I co odłożyła, to była sobota, wróciła z porannej zmiany, to była godzina gdzieś koło 14, koło godziny 16, chciała coś w telewizji obejrzeć i tak zaczęła szukać tych okularów. Mówiła, gdzie te okulary są? Nie ma. No, przeszukaliśmy całe mieszkanie, zaczęliśmy szukać. Nie ma, ale mówi, mamy zapasowe, stare takie, nie? No mówię, dobra. Ale te zapasowe stare okulary były w metalowej oprawce. I trzeba było je tam trochę poprawić, poprostować, bo były powyginane. Zacząłem je trzęsącymi łapami tam prostować, to je połamałem. Co tu robić? No trzeba nowe okulary. Mieszkaliśmy niedaleko marketu. Vision Express tam było, poszliśmy, dobra, trzeba załatwić. Załatwiliśmy okulary, że będą mogły do odbioru w niedzielę, bo ona w poniedziałek już do pracy musiała iść. Niedziela akurat miała wolną. No ale wiecie, no w takich sytuacjach zawsze brakuje pieniędzy w domu. Brakuje kasy, trzeba pożyczyć pieniążków. No to zadzwoniliśmy do babci żony, czy by nam nie pożyczyła pieniędzy. Bo taka i taka sytuacja, to się wydarzyło. A mówi, no dobra, no okej, okay, nie? Mówi, to, ale to już była godzina 18, 19, to niech dzichu siedzi, a to było w drugim końcu miasta. A mówi, a może niech nie przyjeżdża, mówi, jutro jest niedziela, ja będę szła na nabożeństwo, to niech podejdzie, ja mu dam pieniążki i kupi te okulary. Mówi, no dobra, mówię, w gruncie rzeczy nie muszę wieczorem jechać, już taki po całym tygodniu tego melanżu, czy taki zakręcony, że ledwo siły miał na nogach ustać, lepsza niedziela. Poszedłem w niedzielę, babcia przyjechała pod zwór, dała mi pieniążki, a babcia miała 1,54 m, jeszcze mniejsza od mojej żony. Drobna kobieta, szczupła, dała mi te pieniążki, wzięła mnie tak za rękę. Mówi, ty dzisiaj może wszedłbyś tak na chwilę, poznałbyś parę osób tam. Ja mówię, daj mi babcia spokój. Ja myślałem, gdzie na piwo pójść, bo tak mnie suszyło, łeb mnie bolał, a nie gdzieś do jakiegoś, nie wiem, kościoła tak zwanego wtedy pójść i jeszcze z nią. Ale przyszła mi taka myśl do głowy, no dobra, no pożyczyła pieniądze, no wypadałoby chociaż jej tą przyjemność zrobić, bo potem może nie pożyczyć znowu, jak będziemy w potrzebie. No bo kasa się zamknie, no co, obrazi się i co, nie? No dobra, no, chodź, pójdę. Szedłem z nią, a wiecie, no tak jak mówiłem, ciąg 4 lata. Na odległość mnie było czuć. Ja nie wiem, jak Ania wytrzymywała ze mną. Czuć mnie było na odległość. Zaczął mnie tam wszystkim przedstawiać, ja tam, no tak, tak, mówi, no, ale chodź jeszcze na chwileczkę. I tak mnie za rękę ciągle trzymała, nie? Ta mała kobiecina, takiego faceta jak ja. No może trochę brzucha mniej miałem, ale mniej więcej tak samo wyglądałem jak teraz. A i tak mnie trzyma, tak za rękę, chodź, mówi, na chwileczkę, jeszcze postój, porozmawiamy chwilę, nie? I tak stoję, rozmawiamy, tam mnie przedstawia różnym ludziom, tu to mój zięć, to mój wnuczki, to tamto, nie, no dobra, no. I wiecie, zaczęło się nabożeństwo, zaczęło się uwielbienie. Wiecie, wstąpiła tak potężna Boża obecność, że ja nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Wiecie, to było tak, to było dosłownie tak, pstryk, Bóg mnie uwolnił. Przyszła wolność, przyszła radość. Zacząłem płakać, pokutować, modlić się, przepraszać Boga. Pokazał mi całe moje życie. Mówi, popatrz, Zdziku, co się wydarzyło. Ale ja mam dla ciebie rzeczy lepsze i nowsze. Czy chcesz? Ja mówię, tak, chcę. Wiesz, to było 11 lat temu. 11 lat temu powiedziałem Chrystusowi tak. Uwolnił mnie dosłownie w ułamku sekundy, z dnia na dzień. Ja na następny dzień nie miałem chęci wypicia. Nic. Kompletnie. Nie było żadnego suchości, nie było żadnych powrotów. Kompletnie. Zabrał mi całkowicie Bóg chęć picia. Wyczyścił mnie. Jednej chwili wyczyścił cały mój organizm. Wydarzyło się. Ania nie uwierzyła, bo nie mogła się do mnie dodzwonić. Przez 2 godziny byłem na nabożeństwie. Nie mogła się do mnie dodzwonić. Mówi, no tak, znowu wziął pieniądze i poszedł, przepił je. Potrzebny był, no takie myśli miał, ale ja przychodzę, po drodze dzwonię do niej, mówię, kochanie, mówię, ty nie wiesz, co się wydarzyło. Ona potem opowiada, mówi, co on tam opowiada, mówię, co on taki wesoły, co on taki radosny.
Co on taki odmieniony? Wchodzę do domu i zaczynam jej tłumaczyć. Słuchaj, mówię, ja poznałem Boga, poznałem Jezusa. On tak patrzy na mnie, mówi, zwariował. Za telefon dzwoni do babci. Co się tam wydarzyło? No i babcia im mówi, co się wydarzyło. Ona mówi, niemożliwe. No tak. 2 tygodnie później Ania była na nabożeństwie. Przyjęła Chrystusa 11 lat temu razem. Wiecie, jak przyszła Boża obecność, przyszła Boża łaska, Boża radość w naszym życiu, my w przeciągu miesiąca żeśmy tak, ochrzcili się, wzięli ślub, bo żyliśmy bez ślubu. Nie wyobrażaliśmy sobie żyć inaczej. Zaczęliśmy swoje sprawy załatwiać. Nasze, moje z Anią. Nie mówię, że było łatwo później i jest do tej pory, czy są sytuacje, są okoliczności, które gdzieś szatan próbuje nam położyć na naszej drodze. Z byłego związku, dzieciaki, była moja partnerka, która mi wygoniła z domu. Te rzeczy się zaczęły potem odzywać. Ale Boży pokój, Boża radość jest ponad tym wszystkim. Wiecie, w psalmie 40 jest napisane, wyciągnął mnie z dołu zagłady. Jest to mój ukochany psalm. Jeden z moich ukochanych psalmów, bo wyciągnął mnie Bóg z dołu zagłady. Włożył w me usta pieśń nową, pochwalną dla kogo? Dla Niego. Nowe słowa, nową pieśń dla Jezusa Chrystusa. Gdzie tak jak pastor mówił wcześniej, mówił przypowieść o tym chorym człowieku przy sadzawce. Gdzie jest jeszcze jedna taka pieśń, jest jedna przypowieść, która też mnie bardzo dotyka. W Ewangelii Marka w 2 rozdziale jest. Jak przyszli, przynieśli chorego paralityka na łożu przed, chcieli go do Chrystusa zaprowadzić. Ale było tak wiele osób, że nie mogli się dostać do Niego. Co zrobili? Weszli na dach, rozebrali dach, spuścili go przed oblicze Pana. I został ten paralityk uzdrowiony. Wiecie, to jest wysiłek, który wielu ludzi wkładał. To jest wysiłek mojej babci, mojego dziadka, babci Ani, dziadka, którzy modlili się za nas. Którzy wstawiali się tak jak tamci przed oblicze Boże, żebyśmy my tylko stanęli. Tak wiele osób, które dzisiaj tu też przywozi. Przywozi was. Nie znam was. Ale z tego, co słyszałem, jest dużo osób, które przyprowadza tutaj, bo tu co... Tu jest Chrystus. Tu są ci, którzy rozrywają ten dach, żeby przed oblicze Pana postawić. Tego, który jest chory, który ma się źle, żeby doświadczył uzdrowienia, uwolnienia. Kochani, od blisko 8 lat, już tak kończąc, bo już czas nas goni, od blisko 8 lat prowadzę razem z żoną misję na ulicy. Od blisko 6 lat jest to kościół uliczny w Szczecinie. Prowadzimy go razem z żoną, razem z innymi, wśród ludzi bezdomnych, wśród ludzi uzależnionych. Wiecie, świadectwo każdego człowieka ma niesamowitą moc, bo to jest moc Boża. Łaska Pana, która przychodzi. Łaska uwolnienia, łaska uzdrowienia do życia każdego, kto uwierzy i kto przyjmie. Bo Chrystus jest taki sam, jak był 2000 lat temu. Dzisiaj jest ten sam. Dzisiaj On tak samo uwalnia. Dzisiaj tak samo uzdrawia, jak uzdrawiał wtedy. On się nie zmienił. On jest dokładnie w tym samym miejscu, oczekujący na każdego, który przyjdzie i zawoła, Panie, jestem, pomóż. Wiecie, ja nie wołałem. Bo ja nie wołałem w swoim życiu Boga i Chrystusa, bo nie potrzebowałem, ja potrzebowałem własnych sił. Ale On i tak mimo wszystko mnie odnalazł. Bo się ktoś za mną wstawiał. Bo dziadkowie mojej żony się wstawiali za mną. Stawiali się w modlitwie, żebyśmy doświadczyli. Bo widzieli, jaki dobry Bóg jest. Bo Bóg jest dobry. I chcieli, żebyśmy my też doświadczyli Jego miłości i żebyśmy doświadczyli Jego łaski. Wiecie, i doświadczamy tego cały czas. Bóg nas przeprowadza przez różne koleje naszego życia, różne okoliczności złe, niedobre, które próbują wpłynąć na nas, żeby zniekształcić obraz Boga. Ale On jest cały czas z nami. Wspiera mnie, wspiera moją żonę, wspiera naszą rodzinę. Wiecie, niczego nam nie brakuje. Mamy gdzie mieszkać, mamy co jeść. Coś nam więcej trzeba. I mamy najlepsze, jak to Artur Pawłowski mówi, stołówkę na świecie. Pod niebem. Gdzie wychodzimy do ludzi każdego tygodnia od blisko 6 lat. I mówimy, jak dobry jest Bóg. Co czyni w życiu każdego? Co czyni w życiu naszym? I w życiu wielu ludzi,
którzy przychodzą i tak jak tutaj też składają świadectwa, że Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Amen.